Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak się kupuje nieruchomość. Nieruchomość można kupić w Niemczech, po co szukając w gazetach, w internecie, oczywiście różnych okazji. Ja na przykład zaczynam się specjalizować w kupowaniu nieruchomości. Robię coś, co tutaj nikt nie robi, bo jeżeli w Niemczech ktoś kupuje nieruchomość na wynajem, na niej, żeby zarabiać, no to kupuje jakąś dobrą nieruchomość, w dobrym stanie, relatywnie nową albo zupełnie nową. Ja natomiast kupiłem już teraz 5 nieruchomości, taki jestem początkującym na razie inwestorem tutaj w Niemczech, ale ja robię coś, czego oni właśnie nie robią. Kupuję nieruchomości do remontu i remontuję polskimi siłami, tanimi siłami. I chciałem właśnie Wam pokazać tutaj, jak na przykład to wygląda. Na przykład jeżeli to jest na przykład taki dom, który teraz jest na sprzedaż. I on się składa z dwóch części. Ta część chyba kosztuje, albo nie dokładnie, bo patrzyłem w internecie, 188 tysięcy. To jest troszeczkę taniej, no, nawet kilkadziesiąt tysięcy taniej niż takie nieruchomości tutaj w ogóle kosztują. Obydwie są na sprzedaż, a ta część jest troszeczkę tańsza, musiałbym jeszcze dokładnie sprawdzić. Natomiast jutro mam zrobiony taki termin, żeby to obejrzeć. W każdym razie ona jest zaniedbana strasznie. Dom jest jakiś 60 rok, mi się wydaje. Coś takiego, 60 lata. Ten może być nowszy, ta druga część. Chociaż tak po dachu widać, że no nie, no to jakieś 60 lata. W tym czasie bardzo dobrze się budowano domy. Bardzo dobrze budowano domy. No, ten standard dosyć był, jak na ówczesne czasy, relatywnie wysoki, bardzo dobry. Tak wygląda, strasznie wszystko zaniedbane. Widać, że tutaj długi czas nikt nie mieszkał. Jest to troszeczkę poniszczone. Jest nawet jakaś tam antena satelitarna. Czekajcie, tak to wygląda. Są do tego domu, widzę, dwa garaże. Mi się wydaje, że to wszystko razem będzie tak kosztowało jakieś 300 kilkadziesiąt tysięcy euro. A jutro to idę oglądać rzeczywiście ten cały tutaj posiadłość, nie wiem jak to, no taki domek, panie. Jest to w miejscowości, to nie jest Schongau, Schongau byłby takie coś droższe, to jest Altenstadt koło Schongau, to jest bardzo spokojna mieścina, w tamtą stronę to są, widzicie, konie, tak to w ogóle wokoło wygląda, jakieś koniki chodzą sobie, koty, jakieś pole jest, natomiast zaraz kawałek dalej są nowe domy, tam jest nowe osiedle, w tamtym kierunku jakbyście szli, a tam jest basen, 3 domy dalej jest duży, taki chyba 4 czy 5 basenów jest. Także lokalizacja jest ciekawa, aczkolwiek wszystko wygląda na strasznie zniszczone i zaniedbane. Tak się tutaj widzę, wchodzi do jednej części. Nie wiem, ile to może mieć metrów. Tak to wygląda. A druga część, mi się wydaje, że bardziej interesująca, jeżeli nawet nie dwie od razu, to będzie ta druga część, bo jest starsza i w gorszym stanie. Takie nieruchomości na sprzedaż są zawsze opisane w jakiś sposób, o jakimś tutaj, taki, no tak jak wszędzie to na świecie się dzieje, nic nowego. Ja jutro właśnie idę to oglądać, zobaczymy co z tego wyjdzie. No jest tutaj do włożenia, jest kilkadziesiąt tysięcy euro do włożenia. Dla Niemca to jest pewnie jakieś 100. Dla mnie, z moimi po prostu, tym, że jestem po prostu z Polski i znam ludzi, którzy takie rzeczy remontują, już nie remontowałem nie jedno mieszkanie, no dom to akurat pierwszy raz kupuję. Chociaż już kilka razy się przymierzałem, ale jakoś nigdy nie doszło do skutku z różnych tam względów. Ogólnie zawsze przede wszystkim nie opłacało mi się to, ale tu mi się wydaje jeszcze jest potencjał w tym. Także jutro zobaczycie, co z tym zrobię. To wszystko trzeba było zburzyć, to wszystko tutaj ruina i jakieś w ogóle prowizorka, jeśli chodzi o tą przybudówkę nieotynkowana. No poracha. Jeśli chodzi o to, ale zaniedbana działka w ogóle jest zarośnięte. Prawdopodobnie starsi ludzie mieszkali, a tu jakieś stoją, nie wiadomo co to tutaj jest. Tutaj wszedł do środka, to pokażę. O, tu na przykład, widzicie, wszystko zarośnięte w cholerę. Tak to wygląda, to jest wejście. Wejście dosyć ładne jest. No i tak jakiś tam jeleń. Pewnie tego jelenia po prostu zdejmę pierwszego, jeżeli dojdzie do sprzedaży, bo nie jestem jeleń. Czy miałby tak to sugerować? Czy ja wyglądam na ile, nie? Nie. Na tygrys, alwa bardziej. Okej. Okay. Tam jest tak, no tak, jakaś tutaj rudera, wszystko nie, farba odpada. No ale tu mur się trzyma, nie ma pęknięć. Nawet w miejscu, gdzie się one łączą, te dwa budynki nowsze ze starszym, nie ma jakichś większych pęknięć.
Tak, kojarzę. Drzewko jabłonka, są jabłka, o Boże. Ale tu nikt chyba naprawdę nie dbał o tą działkę bardzo długo. Tu się chodzi po prostu jak po kartofisku. Tu jest jakieś drzewo, nie wiem, to tam jakieś karniki. Nie wiem, czy to widzicie całkiem. I tak wygląda ten tył, o Boże. Ale tutaj jest, no, zaniedbane wszystko, jakieś takie, to jakaś kupa desek leży. No, na pewno trzeba by tu było dużo, dużo pracy, żeby się tym zająć. To jest tak, takie nieruchomości ja szukam po prostu, takie nieruchomości szukam w internecie, szukam w gazetach. Ten akurat znalazłem przejeżdżając, bo to jest moja droga do pracy, gdzie pracuję. Ale tu za to taka nowa poręcz, ładnie zrobiona. No, nawet fajnie. To znowu jeleń. Ktoś ma jakiś fetyszysta. Jeleni. Boże, same jelenie. No i ta działka jest dosyć fajna, jest dosyć duża. Są te garaże przy tym, także no zobaczymy. Będę musiał, no jutro zobaczę, jutro, a decyzję może do końca tygodnia podejmę. Dzisiaj jest wtorek. Wtorek, także do końca tygodnia, pewnie 18 września. Do końca tygodnia, jak już się decyzję podejmie, pewnie tak to jakoś zarezerwuję do końca tygodnia. Zobaczę jeszcze, czy się z ceną dogadam. No i taki jestem początkującym ośniwestorem w tym miejscu. Zobaczymy, co z tego będzie. Także, no, patrzcie dalej. Na miejsce dzisiaj mam termin obejrzenia tego domu. Jak widzicie, dzisiaj pogoda już jest zupełnie inna niż wczoraj. Wczoraj było pięknie, a dzisiaj jest tak średnio. Tu jest akurat ten pan. To kończę już. To jest już drugie spotkanie z właścicielem tego domu, który mam zamiar tu jeszcze raz obejrzeć i się nim zainteresować, w sensie kupna. No właśnie widzę, że tutaj przyjechali już. Nie wiem, czy tam będą chcieli, żeby się filmować. Są raczej starsi ludzie, więc raczej nie, ale opowiem wam o tym, jak wyszła ta rozmowa. Dzisiaj już tak dojdzie do konkretów. Przedtem, moment, który widzieliście w takiej złej pogodzie, to było 2 dni temu, to oglądałem tą substancję. No takie, no dużo remontów. A dzisiaj właśnie już dojdzie do konkretów, już będą po prostu wymienione sumy, będą być może, ewentualnie będziemy jakoś tutaj dogrywać ten biznes. Ja na razie jestem za, ale aczkolwiek jeszcze nie znam wszystkich faktów, także już idę tam właśnie. Już. Przyszedłem tutaj, tu jest pełno ludzi, którzy też są zainteresowani tym domem. To jest fajny dom, ma 2 mieszkania na parterze i na piętrze. Muszę coś uważać, bo tam odjeżdżam. No jest duże zainteresowanie, jak widać. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Ja jestem umówiony, dzisiaj jest to piątek. Jestem umówiony na poniedziałek w biurze, zobaczę sobie dokumenty tego. A po drugie, jeszcze w poniedziałek będę musiał przemyśleć, jak tu załatwić finansowanie tej całej imprezy. Tu jest słońce. No, nie podoba mi się, jest bardzo dużo do zrobienia, ale to jest i tak dużo, znaczy cena jest bardzo dobra. Czyli wam pokażę jeszcze okolice. O, to właśnie się kończą takie starsze domy. I tam się zaczyna takie nowe osiedle i tam są wszystkie domy, które były tam, już od tamtego, co ja przybliżenie zrobię, które już były wybudowane, o, od tego skrzyżowania, które jest tam tutaj oddalone może 60 metrów, to są już po prostu nowe domy. A tak wygląda tutaj okolica, a z drugiej strony właśnie, o, teraz właśnie nie widać, ale z okna, z pierwszego piętra widoczne są góry, Alpy. Jest taka fajny, z pierwszego piętra tego domu jest widok na panoramę Alp. Także tak wygląda. No tam są koniki sobie, to jest przybliżenie też. To są niedaleko stąd jest. Zobaczcie, taka wioskowa okolica. Tam jest bazylika w tle i tu jest zaraz basen niedaleko. No. Także tak to wyglądało. Dzisiaj obejrzałem. No, wiem, co jest do zrobienia. Mniej więcej mogę tylko oszacować, ile to będzie kosztowało, ale trudno dokładnie określić. Usiadam do samochodu i jadę sobie do domu dalej wypoczywać. Jest piątek. Trzeba się pobawić z dziećmi, oczywiście. No i jeszcze jak pojedziemy, to wam pokażę, jak to okolica wygląda. Tu właśnie od tego momentu jest już nowe osiedle. Od tego momentu jest już nowe osiedle. Ja zaraz zawrócę i przejedziemy się, bo tu 2 domy dalej od
od tego budynku, który jest na sprzedaż, jest basen. Jest taki dosyć fajny basen, to jest bardzo ładna okolica, rozejrzyjcie się tutaj wokoło. To jest panorama na Alpy, tego nie będzie tego przez kamerkę widać, to jest niemożliwe. Nie, przynajmniej nie przez taką, jaką ja mam. Tak wyglądają tutaj place zabaw. To jest tutaj plac zabaw na tym miejscu. Tu mieszka pan, moja konkurencja, firma, która sprzedaje okna. Tutaj jeden pan ma dom. Tutaj właśnie. Tutaj są dalej takie domy. No cała okolica jest zadbana bardzo, sympatyczna. I gdyby na tym domu trochę popracować, myślę, że tam niewiele trzeba włożyć pieniędzy jakoś tak. Nie jest to jakieś duże kwoty, powiedzmy do 50 tysięcy. To byłoby to już ogarnięte. Tak, w miarę kulturalnie to wszystko tutaj wygląda, całe te tutaj posiadłości. I teraz jesteśmy od tyłu od tego domu, za chwilę będziemy. Właśnie jeszcze, nie? Czy to? Teraz już tam, nie wiem. A nie, dobrze, tam jest ten dom, od tyłu byśmy do niego pojechali, a wam pokażę tutaj. Tutaj jest basen zaraz i ten dom jest właśnie bardzo blisko tego basenu. To są takie 3 czy 4 baseny. Bo tu nie widać, bo to za drzewkami jest. No, a tak tutaj funkcjonuje wszystko. Jest taka ulica, bardzo dużo, dzieci jest dużo na tej ulicy. O, tak wygląda basen właśnie. A też nie widać, a jednak. W każdym razie tu jest basen, musicie wierzyć. A ten dom znajduje się zaraz tutaj za tym domem. Ja teraz przeprowadzę was może przez cały ten proces, bo teraz znaleźliśmy mieszkanie. Sprawdziliśmy ceny, w poniedziałek sprawdzimy dokumenty. Sprawdziliśmy, no opłaca się to powiedzmy kupić, jest to jeszcze warte, żeby się tym zainteresować. Dwa spotkania już były z maklerem, który ten pan starszy, który tam stał, to był jest maklerem, maklerem nieruchomości. I on będzie się tym tematem zajmował od strony prawnej i sprzedażowej. Ja natomiast potrzebuję jeszcze finansowania, bo przecież jeszcze trzeba to za coś kupić. A jeżeli dogadamy się w ten poniedziałek, to wam też oczywiście pokażę, skąd znaleźć kogoś, kto to finansuje, ewentualnie jakąś instytucję, bank, cokolwiek innego, żeby to sfinansowało. Ale to wam pokażę, jak to będzie działało. To jest relatywnie, no mi się wydaje, że to jest najmniejszy problem w tym momencie. Dla kogoś, kto już parę razy to przechodził, ten temat. I ktoś zaczyna, to być może się to wydawać jakieś tam trudne, ale nie jest tak źle. Także my teraz będziemy mieli weekend, a w poniedziałek będę nagrywał dalej. Na razie, do poniedziałku. Hej, jestem już, jest poniedziałek, 17. O tej godzinie byłem umówiony tutaj z maklerem nieruchomości, z pośrednikiem nieruchomości, tak tam wygląda jego biuro. Tu ma jakiś gabinet, widzę dentystyczny na sprzedaż, to są mieszkania, o w tym bloku też mam jedno mieszkanie w ogóle. Tak, to jest jakieś tam dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż. Fighting to jest zaraz miejscowość tam o 1 km oddalona. Okej, to muszę sobie zadzwonić. O właśnie, zadzwoniłem. Dzisiaj będę chciał znać szczegóły tego domu. Szczegóły działki, szczegóły całego budynku. I ono się powinno tutaj znajdować, dlatego że ci ludzie biorą za to prowizję, ale bardzo profesjonalnie akurat ten pan to obsługuje, już któreś rzecz, którą przez niego kupuje, bo teraz będziemy w ciemność i przez chwilę nie będziemy widać, to z pierwszego pana w ogóle budynek własny tak wygląda, a średnio winda jest, o właśnie winda jest, a ja pierwszy o ile okej, tak sprawdzę godzinę, no właśnie jeszcze minuta, świetnie okej, tak to tu wygląda i tu właśnie wchodzę, nie, dobrze myślę to.
to tu wejdę. To na razie. Jeszcze tu nikogo nie ma. Tak wygląda sekretariat. Można sobie kawę wypić. A tam są pokoje do rozmowy. No tak wygląda plan tego domu. Pochodzisz właśnie? Nie. A tu jestem, ja? Także zadowolony, teraz mogę iść do banku. Z tymi dokumentami też jeszcze będą przesłane. I otwieram te drzwi. A ja już jakoś nie mogę rozmawiać, tak jak się nie tam nie widzimy jeszcze. Jestem, że tak przy kimś sobie tam zajmuję. Tu mam te dokumenty w ręku. Teraz mam powiem, co dalej się będzie działo. Dalej, teraz tak. Teraz będzie zrobiony taki termin z doradcą bankowym odnośnie nieruchomości. Ja akurat już mam takie konto, że ja mam swojego doradcę, ale jak ktoś nie ma, to po prostu jest przydzielane na przykład jest to jego pierwsza nieruchomość, no to wtedy musi sobie to tego doradcę, to bank jakiś tam przydzieli. Ja akurat już mówię, tak jak mówię, mam, bo mam już tych nieruchomości kilka i no będę musiał z nim o tym rozmawiać, zobaczymy jakie to da zyski, ta inwestycja i tak dalej, on to musi przeliczyć, zanim zdecyduje się na ewentualny procent, na jaki pożyczyć pieniądze i na no jak to w ogóle zrobić technicznie i na ile lat i tak dalej, okres, procent, ile chcę w to włożyć, bo tam będę musiał oczywiście zainwestować jakieś no, dużo pieniędzy, także daję tutaj dużo pole do manewrowania, do popisu, trzeba się popisać tym, że jakieś pomysłami coś wymyśleć, coś tam zrobić. Ja myślę, że on to finansuje, ta instytucja to. Nie wiem jeszcze, jak będzie z ryzykiem, czy będę musiał ubezpieczyć, czy się podzielimy ryzykiem jako inwestycja, czy po prostu sam będę musiał całe przejąć, jakieś tam ubezpieczenie wykupię, albo nie, zobaczymy, bo tu raczej nie może być przy tej ta cena jest bardzo niska, praktycznie działka więcej kosztuje, no albo tyle samo. Także nie wiem, czy to mi się opłaca zabezpieczać, bo zabezpieczenie oczywiście też kosztuje. Pomyślę po prostu, na razie jadę, ojejka pada, co za pogoda. Najlepiej w taką pogodę, to bym sobie, ogólnie nie lubię tej jesieni i zimy, szczególnie jesieni. Najlepiej bym sobie rzeczywiście kupił jakąś jaskinię, położył się tam jak niedźwiedź i gdzieś, żebym się tak koło marca obudził, to byłoby świetnie. Albo tak w moje urodziny właśnie, 14 marca. Ale niestety to nie jest jeszcze możliwe, jeszcze medycyna nie daje takich możliwości, żeby się zahibernować. No Boże, nie, ja nienawidzę takiej pogody. I to właśnie też jeden z powodów, dla których będę musiał opuścić Europę. Pewnie. Okej, dobra, to ja sobie dalej idę. Teraz mam jeszcze pomiar okien w Landsbergu, to jest miejscowość 30 km stąd oddalona. Tam jeszcze jadę na pomiar i... No tak się dzisiaj skończy mój dzień w domku z rodziną, a w ogóle na ten pomiar też rodzinę biorę, także sobie tam pewnie coś wiemy. Przy okazji zawsze robię wycieczki, tak jak widzieliście, jeżeli na to jadę po okna do Polski, do Czech, gdzieś coś przywieźć, to są często takie moje wycieczki, to po prostu zawsze biorę rodzinę ze sobą, no i żebyśmy byli razem, spędzali ten czas razem i dużo jeździli. Ja też jak za młodych moich lat, jako dzieciak, też z moim tatą dużo jeździłem na takiej samej zasadzie, bo tata był zaopatrzeniowcem w jednej firmie. I bardzo dobrze to wspominam, jako teraz sobie te czasy dzieciństwa. No i w związku z tym, to powtarzam jakby ten sprawdzony system na wychowanie. Także naprawdę takie przygody też łączą, powodują to, że razem coś przeżywamy, razem coś robimy i jest to bardzo pozytywne wychowawczo i cementuje rodzinę. Szczególnie, że w ogóle mam córki, to już w ogóle, no to akurat nie miał córek. Okej, ja tu sobie będę szedł tą dróżką. Po co?